Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 12 odcinku z Gothica 2 The Returning. Dzisiaj wstępując tutaj do bazy podziemnej bandytów, spróbujemy z nimi porozmawiać, pomimo tego, że już dołączyliśmy do magów ognia. Hej, ty! Siema! Popatrzcie tylko, kto znalazł do nas drogę. Attila cię nie docenił. Ja nie popełnię tego błędu. No co ty co nie się powiesz? Tu dzieje? Chcieliśmy twojej śmierci za to, że doniosłeś na jednego z naszych przyjaciół. Dlatego wysłaliśmy Attilę. Jednak twoja obecność tutaj otwiera nowe możliwości. Aha. Co chcesz mi zaproponować? Możesz do nas dołączyć. A spierdalaj, suko. Nie dołączę do ciebie, ni chuja, nie. Może coś wiesz na ten temat? Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych mieszkańcach miasta? Czemu niby chcesz się o tym czegoś dowiedzieć? Interesuje mnie ich los. Opuszczając kanał, popłyń w prawo wzdłuż wybrzeża. Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. A to już wiem. Dobra. Chuj ci w dupę, my idziemy dalej. Dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda. Chyba lato już niebawem się do nas ugaszcza w pełnych gorących promieniach słońca. No i nawet dobrze, starczy tych chłodnych, pochmurnych dni, gdzie po prostu no miny są skwaszone wtedy, no bo przy pięknej pogodzie to wiadomo, humor lepszy, chociaż niekoniecznie zawsze, ale często przeważnie tak jest, więc raczej tak powinno być. No, czemu nimi nie skaczesz tak, jakbym ja chciał? Dobra, trzeba opuścić teraz te nasze kanały. Te! Woda nie ma epilepsji! I don't believe it! Jest! Woda nie ma epilepsji! W końcu wodę wyleczono! Wszczepiono w nią, nie wiem, jakieś kurde kwasy omega 3,6! No, i tak ma być. No kurde, nie! Zbyt pięknie było. Już, epilepsja wróciła. Ale? Mniejszej dawce, ale? Dalej ta woda oszaleje, nie? No dobra, dobra. Tak się chcesz bawić, wodo zasrana? Czekaj. My zrobimy takie myki, że powinniśmy teraz porozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą na temat zaginionych ludzi. Tylko musielibyśmy się pójść przespać. Godzinę mamy 22, a spać chyba raczej nie dam rady, ponieważ jesteśmy albo zatruci, albo pod wpływem jakichś koszmarów. Dobra, tak czy inaczej, Attila zarąbany. My powinniśmy zrobić jeszcze jakieś misje. Serce Luciana, adept kręgu napadnięty kupiec, Erol. Właśnie, możemy się nauczyć ten. Mam swoje zdanie. Otwierania zamków. Może spłacimy jeszcze tylko kolesia. Wbić do niego chwileczkę, zrobimy save pointa. Bo nie chciałbym mieć przesrane, jakbym do niego teraz podszedł. Siema. Oto twoje pieniądze. Nie zajmuj się tym. Lares już rozwiązał ten problem. Ten osioł, z którym się kumplujesz, to nie moja sprawa. Miłego dnia życzę. Więcej kasy dla mnie. No i tak ma być. No, hajsik się zgadza. Tak, to teraz do Torbena. Nauczymy się u niego. Tam ktoś jeszcze siedzi. Czekaj, kto to taki mądry? A, zwykły obywatel. Korinis, dobrze, w dupie go mam. Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat... Nie wiem. A wiesz co... Nie wiem. Nie wiem. Dobra, teraz... chcę się... O, to jest pytanie też do tego. No. Owszem, i to całkiem niedawno. Co się stało? Nazywa się Elvrich i jest moim siostrzeńcem. I zwalił sobie Dobrze kory. Pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Bo mu nie wytrysło? Rozumiem, no jak nie ma wytrysku, to nie ma zapłaty, no. No takie życie, no. Już cię tutaj Gdzie on pytam. Jest teraz? A skąd ja mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Lubił Nie dymać. Zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. Chyba sprawdzę. Sprawdzimy, czy Jak się dawno tam już go nie widziałeś?
Pewnie ze 2 tygodnie. To długo. Straż została o tym powiadomiona? Jasne. Mieli go złapać i zadbać, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Już tego żałuję. Nie płacz. A zresztą niech robi co chce. Wcześniej czy później zorientuje się, że w Korinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Czyżby? No właśnie, czyżby. Można zawsze inaczej. Dobra. A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Źle wykonany zamek. Dobra, przemijam to, bo chcę się nauczyć. Możesz mnie... Nie... Kto wie, możesz być... Nie jestem nie nauczyć... Aha, to ma... No chyba sobie żartujesz. No naucz mnie, ty kurde barani łbie. Jak żyzn? O, Rusek. Dobra, zostawię cię w spokoju. Gówno mi zrobisz. Możesz mi sprzedać... No dobrze. Ale na kij mi wytrychy, skoro ja nie mam zdolności otwierania zamków. No co ja mam zrobić? Możesz mnie nauczyć. Nie nauczę cię niczego, dopóki nie przekonasz mnie. Ale co ja mam zrobić? Kuźwa, czekaj, już ja ci tu pomogę. To było tak. To czekaj. Mamy już wykonane zadanie tych czeladnika. O, czeladnik. Mamy? Nie, lol, dalej jest. Nie, to ja mam z Watrasem rozmawiać, ja już nie czaję tego. Ja tylko chciałem się nauczyć otwierania zamków, ale widzę, że w tej wersji patchowej się nie nauczę tego, więc... Hej. Teraz muszę się poprawić, żeby nie było, że pisze mi jedna i ta sama osoba, że to ty grasz na tym Slashu, a nie na Rebelansie. Okej, to może takie buty. No kurde, SMS, wiedziałem. Nie pisz do mnie teraz. Tak? Jakieś info dasz mu? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Szajce przewodzi niejaki Dexter i to on odpowiada za porwania. Pamiętam Dextera z kolonii karnej. Pracował wtedy dla innego magnata, Gomeza. On ciebie też z pewnością zapamiętał. Miej się na baczności. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej. No chyba nie. Kolego. Ale 100 expa to 100 expa. Kurczę, gdzie by jeszcze pójść porozmawiać z tymi zaginionych? No, jest wielu ludzi. Każdy mi może powiedzieć. On mi nie powie, Dobra, może ty. Wszystko w porządku? Tak, ale już nie wciągnę. Dobrze. Przejmują królewscy paladyni. Nie wiem już, co. Gdzie znaleźć innych myśliwych? Lub sprzeciwnie królewskiej straży. Podlega surowej karze. Mam swoje wielmożny lord André. A będzie jeszcze każdy który popełnił jakiekolwiek wykroczenie, ma obowiązek zgłosić się natychmiast do lorda André. Nie mogę się zajmować wszystkim. To była jego decyzja. Będę się trzymać od tego z daleka. Fajnie. Ktoś musi pracować. To była jego decyzja. Думаю, в начале тебе стоит. Nie może tak dalej być. A w tych tряпках, что на тебе одет. Te. Из них даже не стоит więcej. Wiesz mi. Ja znaю tylko jedno takie miejsce. U торговца Баспера. Только правда для того, чтобы он тебе их дал в просто так. Nie można. А как поступишь, если не чего? Так что вот думай. Dobra. To się nigdy nie zmieni. W dupie cię mam. Mam swoje. Gdzie on teraz przebywa? Nie chcę do was dołączać. To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. No tak. Najarał tego tyle, że już stracił pamięć. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Aha, musi pracować. Nie mogłeś go szukać? Spróbowałeś? Nie.
powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Widzi i słyszy się to i owo. Mówią to. Wybaczcie, bo piszę z kolegą SMS-a, jeszcze przy nagrywaniu. Udany jestem, wiem. Okej, to mam na ciebie wywalone teraz. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu. Okej, Jora, Baltram. No, trzeba będzie się chyba przespać, jak pójdę w ogóle. Jak mnie do tego dopuszczą, od tego zacznijmy. Dotyczy to zaopatrzenia się w odpowiednią zbroję i oręż, a także natychmiastowego. O, teraz może pójdę spać. Wybaczcie, kolejny SMS. O, poszło. Godzina która? Druga. Chyba poszło, czekajcie. Nie jestem pewny. Albo nic nie poszło, no kurde. Co za gówno. No nie pójdę spać, nie ma... Kurde, dobra, ja chcę się przepisać z nim SMS-u, bo... Tak to jest, że kurde nagrywam, a ten mi pisze... No i no ile jeszcze? Kurde, w dupę w troki se wsadź, kurcze, nie ile jeszcze. Będę chciał, to sobie mogę nawet nagrywać i północy. Okej, okay, teraz tutaj. Teraz tutaj. Kto to za koleś? Regiś. Aha, tutaj stoją jak powaleni. Tu z nim porozmawiam. Siema. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Może jakieś wiadomości, newsy? Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. To prawda, prawda. Wyrasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. No, tak proste jak konstrukcja cepa. Może bohandlujemy, co tam masz, a same gówna. Może ja ci coś tu będę w stanie sprzedać, bo mam same jakieś badziewia. A to mi się nie przyda, a hajsów zarobię. Kusza wywalimy, tak, bo mi się nie przyda, bełciki. Co jeszcze takiego dobrego na sprzedaż? A runy to ci w życiu nie sprzedam, chyba oszalałeś. Najpierw to ja się... Warta jedną sztukę, nie? Co za żal. Tylko nawet nie opłaca się sprzedawać. Dobra, ty tu masz same syfy, więc uznam, że ty mi nie pomożesz. Gdzie jeszcze mogę iść tak porozmawiać z ludźmi o tych porwanych? Ktoś jeszcze na pewno ma jakieś wiadomości. Czekaj, sprawdzimy L i zaginieni. Gdzie są te zaginieni? Zaraz znajdę to. O, jest. Co tak mało? Ciekawe. Powinienem mieć już tego o wiele więcej. Ale no cóż, cóż poradzić? Może gdzieś znajdę innych ludzi, którzy by... Z pewnością by mi wydali jakieś informacje. Nie mów, że o tym nie. Może pójdę teraz do tego Cardiffa i on mi może coś dać. Ulrich Garvel Nagur, o może. On mi coś opowie o tych. Aha, on mi nic nie powie. Gyvern. Dobra. Cardiff jest. Dobra, daj mi jakieś info. Potrzebuj. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie.
Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z Dolnego Miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Gadałem. Prowadzi gospodę w Dolnym Mieście i na pewno coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb. Dobra, i tylko tyle. Dobra, dzięki za info. Teraz pójdziemy jeszcze do tego Czerwonej Latarni. Tam jest pewien gość, który da nam zadanie. Bijemy. O, ta laska tańczy. Jacksa tu siedzi. Bromur. Takie grube imię. To twój interes? Jestem Bromur, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. To dobrze. A jeśli ty też je lubisz, tak, ja bym dymał, to za nie zapłacisz 50 złota. I lepiej nie myśl o wszczelinach. Dobra, spokojnie, mogę jeszcze porozmawiać? Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem. Owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Wcześniej czy później. No to lipnie, kolego. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. A to jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. No ja myślę, co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić, czy nie? Nie. Kurde. Mam narzekasz. Z tą Nadią pogadamy. Skarbie, nie mogę się teraz z tobą zająć. Mam kilka pytań w sprawie zaginionych. Mogłabym ci co nieco powiedzieć. Chodźmy więc na górę. Dobra, ale musisz to najpierw załatwić z Bromą. Dobra, to mu zapłacimy hajsy. W niedobrych czasach. Chcę się zabawić. Nie musisz. Dobra, wal się. Dobra. Chodźmy na górę. To twój szczęśliwy dzień, Skarbie. Chodźmy. Nie, nie, my się nie będziemy bawić. Ja ci nie będę, wiesz, tam tych rzeczy robił, ale ty chcę się dowiedzieć o tych tak jakby mnie to porwanych człowiekach. Nie wierzę w to. A, no i tak przy okazji za niedługo będzie 1400 subskrypcji. Naprawdę liczba rośnie. Też troszeczkę szybciej, powiem wam szczerze. Bo ostatnich 1300 subskrypcji, które posiadałem, to chyba jakieś, nie wiem, cały miesiąc temu. On myśli, że to więc idzie to naprawdę dość szybciutko. On po prostu za dużo. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak szybko. Chwila. O, siema, a teraz, a ja nie chcę się bawić. Gdybym sam. Następne kilka czas się nie! Wielka sprawa. Ale my mieliśmy gadać o zaginionych. Zapraszam. Ty kłamco! Mieliśmy gadać o zaginionych. Nie musisz. I ja wydałem teraz 50 sztuk złota i ja pier. Pracuję niemal przez cały dzień. No nie! Kurde, kłamała mnie. Ty mi powiedz. Szuja. Dobra, w pizdu z nią. W pizdu. Mieliśmy gadać, a ta tylko myśli o seksie i nic więcej. Pluję na nią. Dobra, Halvor. Okej. Ojej. No, opowiadaj. Wiesz coś o zaginionych? No. Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. No. Może to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Korinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. Właśnie. A tobie nikt nie zaginął? Mi? Nie. No to dobrze. Znasz jakichś zaginionych? Nie. Pomów ze szkutnikami. Chyba już gadałem. Dużych jednostek? Fakt. Zbyt dużo statków to ostatnio nie zawija. Dobra, widzę, że ty też mi gówno pomożesz. Ja stąd idę. Nie będę tutaj już obcował w czyimś domu. No kurde, no z kim by tu pogadać jeszcze tak, wiecie, typowo, żeby się coś działo. Hej, Alares? Nie łapię. Inaczej, domyślam się.
Dobra, nie kwicz. We wszystko, co się słucha. Nie kwicz, tylko dlaczego do dzieła. Musiały pojawić się problemy. Godzinę mamy już w sumie czwartą, to moglibyśmy wyjść z miasta i co nieco poszlendać się gdzieś. O, może pójdziemy się teraz nauczyć kręgu pierwszego, stopnia kręgu pierwszego, gdzie w końcu już będziemy mogli sobie z tej ognistej strzały nawalać. No i w sumie byśmy mieli wtedy przewagę, bo musimy w końcu coś robić, bo tak to tylko się opieprzamy. Mamy szaty maga ognia. Jesteśmy pełnoprawnymi magami, a dużo nie robimy tak naprawdę. O, z tobą jeszcze pogadamy. Chwila. Masz wiadomości na temat. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Tak. No, o zaginionych mi to co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Jo. Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu, a wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. No. Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord André nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. No to widzę, że też ma orientację w mieście. Dobra, słuchajcie, może ruchajcie, ale wychodzę z miasta, idę się przewietrzyć. Może coś ubiję, jakiś interes, zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. My za ten czas wychodzimy. O, może bym ogarnął sobie te gobliny całe. Ale czy tu jest coś do ogarniania? O, chyba że mam taki plan. Zaraz zrobimy taki myk, że może was nieco zaskoczę. No, sprintuj, dobrze. Czekaj, zrobimy. Jeżeli nam to się uda. Oj, bylebyśmy teraz tego nie zdupili. Te, nie ma tutaj orka i wilka. Zajebiście, dobra, wbijam tu. Chuj wam w DP! Ale im uciekłem. O, lag. Teraz save'a zrobię. Żeby nie było. Ale tym kurdupelką spieprzyłem. To było OP. Ło. To był taki taktyczny lag. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, shut the fuck up. Teraz idziemy, mijamy te kretoszczurki. No i mamy w ten sposób taki fajny skrót. Przynajmniej nie muszę zapieprzać, jak dziki wół. Tylko po prostu sobie przejdę koło nich na lajcie. No i jest git. Dobra, przejdziemy się do klasztoru. Nauczę się pierwszego kręgu magii. Bo chciałbym już sobie poszczelać trochę z kuli ognia. Naprawdę, uwierzcie, chciałbym trochę popylić z fireboli. Tu mamy jakiś róg harów, farmerów, grabło, a to ten, znam go. Dupa maryna. Okej, to teraz sobie idziemy tutaj przez dróżkę do klasztoru. A tego wilka to tu nie było. Dziwne. Sobie go miniemy. Bo on i tak chapie mocno. Nawet jeżeli jestem magiem ognia, to on i tak chapie mocno. Rąbany. Wiem, łażę z tym zatruty. I dziwne, że jeszcze nie zginąłem do tej pory. Ale no jakoś daję radę, żyję. Od tego jeszcze mi dupa nie stwardniała. No patrz, kurde. Dobra, minęliśmy tego wilka. Właśnie to chciałem zrobić. Taki był mój cel. Może ty będziesz miał jakieś, nie wiem. Pohandlujmy. Masz tu jakieś lekarstwa? Nie. Ni chuja.
Kurde, biedak jesteś i tyle ci powiem. Bieda w świecie. Dobra. Dobra, zamknij się. Teraz idziemy do klasztoru. I porozmawiamy sobie z którymś z tych magów, którzy mnie mogą nauczyć stopnia kręgu pierwszego. No i myślę, że może jeszcze byśmy porobili jakieś runki inne. Ale oczywiście same ogniste, bo podobno ogniste najlepsze, więc nie dam się zwieść innym rodzajom czarów, które miałyby mnie niby przekonać, ale to się jeszcze wszystko może zmienić. Tak, dołączyliśmy do magów ognia, będziemy popylać z fireboli i tym podobnych. Dobra. Ty mnie nauczysz? Złożyłeś przysięgę, bracie. O, runę dostałem. Witaj w naszych okręgach magii. Weź ten kamień. O, dzięki, to przynajmniej będę miał jeszcze na inną runę. Dobra, teraz mnie wprowadź... Wprowadź mnie proszę do pierwszego kręgu magii. Magia pierwszego kręgu pozwala na używanie stworzonych przez siebie run. To dobrze. Możesz nauczyć się magicznych formuł i samemu tworzyć runy. O, to dobrze. To bardzo dobrze. A ile żeśmy hajsu przy tym wydali? Nic. Nic nie wydaliśmy. Zajebiście. Możesz mnie wprowadzić w drugi krąg? Wprowadź mnie w tajnik. Nie nadszedł... Ale jak to jeszcze nie nadszedł czas? No nie, nie, nie wkurzaj mnie. Bo ci obetnę tą białą, kurde, fryzurkę. O, może jeszcze coś o tworzeniu run. W tej chwili nie na... Jak to w tej chwili? Wkurzasz mnie, dziadzio. Ale teraz. Teraz będzie moc. Dziękuję, dziękuję. Widzisz? To nie było takie dobre. Dobra, ale ja chciałem tylko przetestować na tobie. No nie mogłem, ty kurwiożu. Dobra, z fireboli już nie poszczelam tutaj. Hej. A on mnie może czegoś nauczyć? Nie, dobra, on jest gównem. Więc mi tu nie pomoże za bardzo. Hej. A Karas? O. Masz dla mnie jakieś zadanie? Tak, chodzi o tego zwariowanego Ignaza. Mieszka w Korinis i prowadzi eksperymenty nad przeróżnymi miksturami i napojami leczniczymi. No i nad zaklęciami. No właśnie. I to właśnie najbardziej mnie martwi. Widzisz, zastanawia mnie czasami, czy Inosowi podoba się ta jego magia. I co z tego? Aby się tego dowiedzieć, potrzebuję kilku jego magicznych zwojów. Chcę, abyś udał się do... Tylko dobra. Nikomu, a... Oczywiście. Oto 150 sztuk zł. O, dzięki za hajsy. Dobra, ja bym jeszcze pokupował sobie trochę mikstur many, bo coś czuję, że te 9 mikstur many to będzie stanowczo, to stanowczo za mało, żeby po prostu popylać sobie bez przerwy z fireballami. Many się mógłbym nieco nauczyć, powiem wam szczerze, bo mana też jest istotna. A gdzie jest Gorax? Tak by the way, w ogóle go nie widziałem od czasu... ostatniej misji, ale... A może śpi właśnie? Sprawdzimy to, czy w ogóle śpi. A jak śpi, no to mam na niego wyrąbane. Chyba mogę to wbić, nie? Bez właściwego klucza nie nigdy tego nie otworzę. O, jest tu Gorax, właśnie. Приветствую тебя, брат. Поскольку ты теперь один из нас. О, fajnie. Она немного лучше той, что дал тебе пират. Dzięki. Правда, ты должен будешь внести небольшую... Ile? 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 Właśnie, chcę tą szatę. Powierz. Podejdź gdzieś. No ty kurwa, dziadzie, każesz mi czekać? O, ty chyba oszalałeś. Kurde, nie potknij się o tą swoją starą, śmierdzącą spódnicę. No nie, no chyba sobie żarty stroisz, no. A z kamerą to ja nie mogę sterować, nie. Dobra. O, szybki jest, szybki. Aha, on idzie dopiero na dół, ja pierdolę. Chyba 5 godzin będzie znosił tą szatę. Dobra. Tak czy inaczej pogadamy szybko, chyba że on już wraca. On był taki szybki. On kurde nawet... Czekaj, on idzie. Jakie porąbane! A nie mogli na przykład zrobić czegoś jak animacja z pierwszej osoby jego postaci? Ej, gdzie on idzie? On kurde chyba na ślepo. Aha. Dobra. Potrzebuję miejsca do spania, potrzebuję paru rzeczy, kup szatę. Porąbało! Twoje półka w... Ja pierdolę.
Nie, to wiesz co, daj mi miejsce do spania. Potrzebuję miejsca do spania. Aha, dał mi klucz, paru rzeczy. O, ale co jest, kurde, chcę, żebyś ty wrócił do mnie. O, a gdzie ty masz tą, gdzie ty masz ten kostur? Bo jakąś sprzedałem podobno. Teraz nie wiem komu właśnie. Kurde, kurde. Weźmy szarfę ognia. O lipa, o, mogę, wezmę sobie jeszcze antidotum, bo jestem zatruty. Wezmę jeszcze jedną sztuczkę, żeby nie było. Kurde, ale ta szata jest za droga. Człowieku, to myślisz, że ja jestem, kurde, bogaty? Jeszcze nie ten wiek na bycie bogatym hajsownikiem. Oczywiście nie jestem po stronie hajsowników, żeby nie było, więc mam na to wyrąbane. Okej, teraz założymy sobie to, tylko to trzeba zdjąć i to nałożyć. No i jest git. Aha, mieliśmy do tej pory to. Chwała Inosowi! Nie drej mordy! Czekaj, chwila. Mogę ci coś sprzedać? Ale człowieku, gdzieś ty mi kazał czekać. Czekaj, to za ile sprzeda się? A, to za tyle. Coś jeszcze? No trochę zbiedniałem, ale i tak mam dużo. O, miksturki many sobie kupię właśnie. Tego najbardziej potrzebuję, bo bez tego to się nie obędzie. No i się nie obędzie. Teraz, skąd on ma znowu fiolki z antidotum? Skowany. Dobra, mamy w sumie już 12 mikstur many. No i tak bym jeszcze u kogoś pokupował. Dobra, ale przynajmniej jest już jakiś progres. Przynajmniej już posiadamy jakieś czary-mary. Aha, muszę teraz wypić to antidotum. Okej, no w końcu widać to zielone. Dobra, możemy wszamać te zielska. Aha, i straciłem trochę życia, ciekawe. Wypiję sobie tą potkę. No i dobra. Gotowi do działania, gotowi do nawalania. To chyba jest nasz pokój, nie? No, od tej chwili to jest już nasz pokój. Więc OP mamy pokój. Przeczytamy sobie, jeżeli można. Jeśli coś się w ogóle da, to czytać. Nieinteresne. A, tu mamy czwarty krąg. Skrzynki nie otworzymy. Nie znam się na otwieraniu. Zarąbiście, tam pewnie jakieś ciekawe rzeczy się kryją. Tu mamy alchemię. Many. Miksturki many. Хорошо. O! Zarąbiście, mogę jeszcze coś uważyć? Хорошо. Zarąbiście! Robimy. Хорошо. Robimy produkcję mikstur many. Tu nie ma co się... O, już. Ale za trzy potki właśnie dodatkowo sobie zrobiliśmy. I jesteśmy... dość dobrze wyposażeni. Może teraz leczniczych porobimy. Nie da się. Może coś jeszcze tu uważymy takiego pięknego. Czekaj, zmieszaj tytoń z win łodygi. Zmieszaj tytoń. Z mułowym. O, z miodem zrobimy. O! I damy temu Allah Akbarowi, ten co nam przepowiadał przyszłość. I myślę, że da mi suba za ten tytoń. No bo jak... O, tu jeszcze jedna potka, kurde, ktoś mi fajny prezent sprawił i położył to w łóżku, no, no naprawdę OP prezent i mamy już w ten sposób... Eliksir ducha, o, plus 2 do many. Warto wiedzieć, taki prezent to jest naprawdę skarb. Zamknę sobie, żeby mi się nikt nie włamał, bo tym dopiero będzie ból. Hej! Siema. Dobrze, panie. Pracuję ciężko. No to dobrze, ty masz harować. Bo ci, kurde, wypłaty nie wydadzą. A czekajcie, może jeszcze przejdę się do Pyrusia. Tak jak ktoś ten napisał w komentarzu, jebać Pyrokara. No to jebać go. O, właśnie. Czego mogę się teraz nauczyć? Przede wszystkim masz prawo poznać zgłębiając kolejne z 6 kręgów magii. Brat Parlan widzi od ciebie w pierwszy kruk magii. To dobrze.
Kilku mieszkańców Korinis zaginęło w dziwnych okolicznościach. Przykro mi z tego powodu. Doszliśmy jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli tą sprawą to samo dotyczy badania dziwnych trzęsień ziemi. Do tej pory nic... Tak, ale... Nie ma żadnych ale... Dobra. Spokojnie, kolego, nie gorączkuj się. Zresztą nie jestem do ciebie kolegą, bo jesteś dla mnie za stary już. Na koleg. Dobrze. Mamy fireball power. Ale nie mogę skończyć tego kostura, aby trzasnąć z powrotem, no. Sprzedałem go jak ostatni idiota, ale hajsy się opyliły. To najważniejsze. Teraz to możemy popylać sobie. Jeszcze bym się nauczył many. Właśnie. Zanim odejdę, to jeszcze bym trochę wykorzystał tych skill pointsów na manę. Przede wszystkim na manę, bo to będzie dla mnie ważny moment. No, 35 punktów nauki to jest całkiem sporo. A jest tu ktoś, kto mógłby mnie nauczyć tej magii ognia? Znaczy many, przepraszam, ale mi się teraz podobiło. Tu jakiś nowicjusz. Bez właściwego klucza nigdy nie tego nie otworzę. Tu kolejny nowicjusz. Nie znam się na otwieraniu zamków. No jest lipa ogólnie, wiecie. Co? Lol, coś mnie tak blokowało śmiesznie. Tu kolejny pokój magów. Ale tu w ogóle nikogo nie ma. I na kij tyle skrzynek. Nie znam się na otwieraniu zamków. Bezsens totalny. Dobra, tu mnie nikt nie nauczy. Teraz przejdziemy się do Korinis, bo tam dostaliśmy jedno zadanie od Karasa, żebyśmy kupili od niego kilka sztuk tej niepamięci, dzięki czemu teraz będziemy mogli mu je oddać i po prostu na tym zyskamy, myślę. Zrobimy jeszcze pewną jedną rzecz. Poekspimy teraz, przede wszystkim poekspimy, bo... jest w ogóle... Dobra, już wróciłem. Gra mnie wywaliła, a ja nie zapisałem. Jest git, naprawdę. Ale nadrobiłem to. Dobra. Co podnosisz ręce? To, żeby cię zaraz te dziobaki nie dorwały. Czekaj. Czekaj, no. One tam mogą kwiczeć. Moment, ja sobie jeszcze wypiję antidotum. Aha, i to antidotum mnie zatruwa, widzę. To zarobiście. Nie kwiczeć już tam. Zaraz was tam dokarmię. Nie wiem czym, ale dokarmię. Jak dostał w pizdę. A tego to może ręcznie zarąbię. O, nawet nie sięgnie. Nie łudź się. No, ładnie. Progres jest. Jep, dobrze. Wyżyłem się na ścierpach. A ten jak się spalił, kurde. Ło, aż krwi poleciało. Dobra, przynajmniej tu mogę przelutować miejsce. Jak coś tu jest w ogóle. No, bieda, bieda. Jeszcze raz bieda. No chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Bo lubicie coś do takiego kryć. Nie, dobra. Głębiej się tak nie wpieprzajmy, bo jeszcze możemy spaść. A tego widoku bym nie chciał zobaczyć. Uwierzcie. Dość nieprzyjemnie podobno jest spadać. Tak przez przypadek. Potem się aktywnie nasz rage. Ale no cóż zrobić. Ścierwa ubije. Zaraz wilczka ubije, tylko muszę wypić oczywiście miksturkę. Właśnie. Teraz muszę wypić miksturkę, bo jestem tak mądry, że po prostu lepiej być nie może. Dobra, chodź tu, chodź tu. W końcu coś się dzieje. Spalisz! No, spalisz się, nie, to jest OP, OP czar. Najsłabsze gówno, ale i tak zabiło wilka. No, no cóż. Cóż poradzić. Takie życie. Dostał z bata. Wypijmy jeszcze jedną potkę. I tak jeszcze spokojnie damy radę, jeżeli chodzi o wytwarzanie mikstur. No bo teraz mamy zdolność do tworzenia mikstur many i leczniczych, więc to jest też jakiś poważny progres, bo mag ognia musi i umieć alchemię,
żeby móc jakoś przetrwać. Ale też musi ładnie popylać z tych czarów. O! To już był krytyczny atak, bo ja widziałem to, przedniemu wrogowi się tylko pół życia odejmowało. A tak to no ładnie, ładnie, dobra, to może zjemy jakiegoś chwasta. Chwasta mówię. O, takiego chwasta chociażby nawet. Żeby to jakoś było. Wybijemy te plugactwa. No i będzie git. Tylko musiałbym jeszcze uzyskać zdolność do otwierania skrzynek, bo chciałbym tamtą skrzynkę na górze otworzyć, tam gdzie wybiłem tych bandytów. Większość to oczywiście farmerzy. Ale to wiecie, taki szczegół. Dobra, teraz jakby tu załatwić osobno, lol. A dobra, szczelę mu. A, gówno żeś zrobił. Czekaj, daj mi ten, o, dobra. A, ja tego jeszcze nie wypiłem nawet. No, to pozdro. I teraz wilczka. Jep. No, widzicie? No, ale i tak się wykrwawi bidok. No, patrz, nasikał tyle tej krwi. O kurde, jest jeszcze jedna krwiopijca. O tym to akurat nie widziałem. Shut up. Kurwa, pomocy! Nie chcę zostać otruty, o to mi tylko chodzi. Dobra. Jest git. Trochę mikstur wypiję, ale no cóż. Poświęcenie to poświęcenie. Przynajmniej na tym w końcu będę korzystał, bo mam czar, to go będę wykorzystywał jak najlepiej się da. Przykro mi, żeś się spalił widoku. Ale takie procedury. Inaczej wiesz, nie przeżyjesz tego. Dobra. Przejdziemy sobie już dalej bez problemu. Jeszcze zarąbiemy z dwóch dziwolągów. I dojdziemy do Koriny cali i zdrowi. Tu mamy goblina. Goblinstein. A ja sobie mogę biec, ty się wykrwawiasz. Ten to chyba w ogóle nie krwawił. No bo nawet nie wylał z siebie tej krwi. Od tego zacznijmy. Więc. Lol. Takie dziwne lol. Tu jeszcze jednego wilka napotkamy. Sobie wyjmę tego firebola. To jest mini fireball. Żebyście nie pomylili z tym większym. No come on, bitch. I tak cię wykończę. Chciał mnie hapnąć, no. Piesiur jeden. Ale nie wyrobił, no. Nie ta liga, chłopie. Nie ta liga. O, pozbieramy sobie kwiatki. Jak się da. Jest co? Ogólnie do zbierania. Dobra, do Corinis, pogadamy z Ignazem, wrócimy do klasztoru, oczywiście znowu w ciekawy sposób, zobaczycie. Wykonamy misję i ewentualnie jeszcze coś powybijamy, no żeby był ten exp, no ludzie. Doprawdy? To interesujące. Nauczyłbym się tej many, bo przecież many mam tylko ile? 13, no bitch please. Gdybym sama tego nie widziała. Kurde, no co najmniej już powinienem mieć 40, albo już tak do 50 maksymalnie, no. Ale nie tak mało, no. Kurde, tak być nie może, no. O, ale susa zrobił. Dobra, hej, nie będziesz mi tu pieprzył, tylko gadasz ze mną. Co tak? Mam jakieś newsy? Dobra, nie ma. Chciałem sprawdzić. Dobra, ty też w tej sprawie nic nie wiesz. Więcej. Aha, nie nauczysz mnie. Bo też many się nie nauczę, więc lipa. To w pizdu, lipa. To musiałbym sobie chyba zrobić wytwórnię mikstur many. Żebym mógł w ogóle jakoś na tym wyżyć. No bo inaczej będzie marnie, no. Co ja zrobię z 13 punktami many, no. Gówno. Raz strzelę i będę musiał już pić miksturkę. Czy tam chwasta. Bo kurczę... mi się nie chciało. Oj, coś szczerze, chyba nie pogadam. O, a jednak, dobra.
kilka sztuk, nie pamięci. On chciał te dwie sztuki. Może my coś jeszcze opylimy w zamian za to, że jest taki dobry. To w ogóle możemy sprzedać. Tutaj jakieś główienka. O, tu jeszcze skurwilka. Jakiś list gończy, mi to niepotrzebne. No cóż, trzeba będzie kupić te dwie sztuki. A po jedną sztukę mu kupimy, co ja się będę pieprzył tu. No dobra, to co dalej? Wracamy do klasztoru, bo tak jakoś mi się wydaje, że za dużego wyboru nie ma. A w końcu mógłbym już zrobić, nie wiem, jakąś już taką progresywną misję. Coś tu jest? Do podniesienia? Nie, nie podniosę tego. Myślę, że w następnym odcinku moglibyśmy już naprawdę zacząć takie porządne jakby, nie wiem, może exploringi, tudzież jeszcze jakieś dodatkowe misje. No, jest tyle możliwości, że wszystko możemy zrobić, tylko po prostu musimy dobrze z tym się zagospodarować, bo inaczej będzie marnie. A wiecie, marny mag to taki troszeczkę zgnity mag, no bo co zrobisz z 13 many i mini fireballami? No gówno zrobisz, tak naprawdę. Dobra, już mamy na nich taki ciekawy skrót. Tylko musimy wybić te plugawe gubliny. One też potrafią w grupie, rzecz jasna. No tu chrząszcze, tu gobliny. A zatupcy mu. O, idą. Chuj, wypiłem dużą. Czekaj, zaraz ci zadupię. Dobra, i ostatniego wykończę ręcznie. Chodź tu, kozaku. Siły to ja mogę mieć mało. Walnął, koleś. No, już po tobie, zdychaj mi tu. Dobra. No wypiłem dużo mixtury, ale tak nie miało być, no ale no przepraszam. Nie chciałbym. Okej, okay, tu widzę, że chyba... Gdzie ten goblin? A, jest tu. Padł trupem. Dobra, wywalone mam na to. Teraz przynajmniej będę mógł sobie polutować. O, tu jakieś dzikie gutki. Gutki, gutki. O, tu proszę. Jakieś... Zaraz to wszystko posprzątamy. Jeszcze wyczyszczę te chrząszcze. Jeden exp! Chyba sobie w kulki lecicie z jednym expem. A w sumie nawet może i dobrze. Tak trochę dziwnie, 10 expa. A jeden exp to już jest takie... takie minimum. Dobra, tu mamy... Gdzie mamy jeszcze te chrząszczyki? Tu jeszcze. O, one przynajmniej mają tą zieloną krew. Dobra, pozbieramy teraz takie syfy, które... O, tu sporo zwojów, mikstur, tych pierdół. O, proszę, nie pamięć. O, lodowa strzała. O, tu mamy większe, lepsze leczenie ran. To też dobre. Tu akurat nie ma tego orka i wilka. Tu dobrze, żeby to zlikwidowali. Kamienna jakaś tablica. Zostawię sobie ją. Nie znam się na otwieraniu zamków. Ty to tak hałasuje? Tak, to tak hałasowało. Dobra. Dobra, przebiegnijmy się trochę sprintem. Chcę szybciej dotrzeć. A im szybciej, tym po prostu lepiej. Jak się z tym śmiesznie biega. Czekajcie, wykończyłbym jeszcze te dwa ścierwa. Moment. Znowu jedna z tych koszej. O, teraz drugi na mnie się będzie chapał. A, ja ci tak mogę bić. Teraz się wszyscy teraz rzucą na tego. No nie przebijesz się. Patrz! A jednak, ma cheaty. Mało lochoka.
Dobra, zamknij pysk. Sam zabiłem te dwa ścierwa, poradzę sobie. Jestem magiem ognia, więc nie podskoczy mi już tu żadna taka podstawowa kreatura, która myśli, że może mi podołać, ale jest w większym błędzie niż mu się wydaje. Dobra, gdzie mam te potki manny? Dobra, są tutaj. Oj, nie, 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 cienko będzie. Jak tak dalej będziemy stać w tyle z tym, no to gówno będziemy robić potem, jak się z many po prostu wyczerpiemy. Dobrze, dojdziemy do tego klasztoru. Zobaczę sobie, ile już mamy minut materiału, żebym nie przegiął, bo dzisiaj nie chcę takiego długiego. Chociażbym robił, ale w tygodniu to jakoś tak za bardzo nie opłaca mi się. To nie wiem, dojdziemy jeszcze do klasztoru, oddamy misję, coś pokupujemy i po prostu zakończymy odcinek. Dzisiaj może być krótszy, ale za to jeszcze dzisiaj będzie Dead Space, bo w końcu już rozwikłałem zagadkę, która mnie nieco przebiła, bo to było tak banalnie proste, takie trywialne. Po prostu to było mega banał, a ja po prostu nie pomyślałem. No czasami to nawet takiej prostej rzeczy nie potrafię odgadnąć. No, tak się czasami zdarza. No trudno się mówi. Dobrze, my tu już dochodzimy, widzę, do tego klasztoru. Oddamy misję, coś porobimy tu jeszcze i skończymy odcinek 12. Dobra, to tak mega szybko i zaraz skończymy. Dobrze, drzwi otwarte. Hej, ty! Dobra, widzę, że chyba nie podziałało. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 12 odcinka z Gothica. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!